Ksiądz Jerzy Oleński, przewodnik grupy 14B. Pierwszy dzień już za nami, jak nogi? Wspaniale, wspaniale. Nie ma żadnych problemów. Dobrze się dzisiaj. Pogoda była bardzo taka sprzyjająca, bo nie było upału ani deszczu, taki chłód, wiatr. Bardzo dobrze. Czy ludzie się już dopisują albo jeszcze dopisują? Tak, dzisiaj się dopisują. Wiele osób z rodzinami dojechało tutaj do Woli Głowskiej i dopisuje się do grupy jeszcze. Czyli nastroje są jeszcze dobre? Tak, tak. Dzisiaj jest sobota, dzień wolny od pracy, więc bardzo, bardzo wiele osób odprowadzało nas tutaj do Woli Głowskiej. Myślę, że było około 700 osób. Krzysztof idzie? Jak odciski, nogi? Nie ma problemu. Nie ma problemu? O, bąbli jeszcze nie ma? Nigdy nie było. Tak, o, raz idę i a który? No, ósmy. No to ładnie. Na czym polega praca łącznika w pielgrzymce? Praca łącznika jest pracą odpowiedzialną. Na razie wtapiam się praktycznie w całą tą pracę. No jest ciekawie. A konkretnie na czym? Na czym polega? Konkretnie na czym? Łącznik musi załatwiać bardzo dużo spraw, które przekazuje mu przewodnik pielgrzymki. Musi opiekować się ogólnie jakby grupą, musi nawiązywać łączność z centralą pielgrzymki, z bazą pielgrzymki, także no jest dosyć dużo pracy. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona swoim jakimś takim, nie wiem, samopoczuciem i kondycją. Jestem pełna radości i wigoru, czego w tamtym roku nie było, bo do Woli Głowskiej strasznie mi się źle szło, a w tym roku właśnie chodzę, tańczę, śpiewam, nie wiem. Który raz na pielgrzymce? Ja jestem 6. raz na pielgrzymce, z tym, że przez 3 razy wędrowałam z grupą białostocką, tam jest więcej kilometrów, a 3 razy teraz z Łukowem, więc 6. A